Semko był chłopcem, który uwielbiał patrzeć w chmury. W każdej wolnej chwili spoglądał w niebo. W chmury się wpatrywał i próbował wyczytać z ich kształtu, która do czego jest podobna. Tak go to zajęcie czasem pochłaniało, że ani go można było dowołać. A kiedy już jego myśli wracały z chmur na ziemię, opowiadał wszystkim dookoła, jakie to fantastyczne rzeczy widział i co z tego wyczytał. Mówił na przykład: widziałem dziś chmurę, co jak jastrząb wyglądała. Taki z rozpostartymi skrzydłami. Frunął on po nieboskłonie i nagle jak się pod nim nie zakotłowało, ani chybi ptaki drapieżne będą na nasze kury polować. Albo: dziś na niebie pojawiła się chmura, która wyglądała jak mały kotek, który z kłębkiem wełny figluje. Z pewnością zapowiada to czas zabawy i wesela. Albo: w chmurach wieżę stromą, a wysoką widziałem, a w niej panna jakby siedziała i chusteczką powiewała. Nagle nie wiedzieć skąd czarna chmura się pojawiła i całkiem wieżę zagarnęła. Dajcie znać królowi, niech córki pilnuje, bo mu ją jaka zła siła zabrać może. Ludzie słuchali tych opowieści Semka i zazwyczaj śmiali się z nich, tylko traktując je jako bajki. Bo też żadna z tych jego chmurzastych przepowiedni nigdy się nie spełniła. Jego rodzeństwo wyśmiewało się z niego i miało za głuptasa. Rodzice radzili, żeby zajął się czymś pożytecznym, zamiast tylko gapić się w chmury. Ale on niczym się nie przejmował, tylko dalej chmurom się przypatrywał i odgadywał, co ich kształty mogą oznaczać. Razu pewnego, od wędrowca, który zaszedł przypadkiem do jego wioski, Semko dowiedział się, że jest ktoś taki jak czytacze chmur. To uczeni, mówił przybysz, którzy życie poświęcili szkoleniu się w języku chmur i dokładnie wiedzą, na co patrzeć, żeby z nich przyszłość wyczytać albo przestrogi dla ludzi. O rety, rety! A jak można takim czytaczem chmur zostać? Dopytywał Semko. Ano, nie ma innej rady, tylko na termin do jakiegoś mistrza trza się oddać. Od tej pory Semko myślał już tylko o tym, jakby się tu do terminu u czytacza chmur dostać. Gdziekolwiek nie poszedł, kogokolwiek nie spotkał, wszędzie o czytaczy chmur wypytywał. Aż w końcu dowiedział się, że największym mistrzem w tej sztuce jest Sędziwoj, który w górach kamienną samotnie zamieszkuje. Uprosił więc rodziców, żeby go na termin oddali, a oni, jako że bardzo swojego najmłodszego syna kochali, mimo iż czasem na niego serkali, widząc jak bardzo się w swoim pragnieniu zapamiętał, wyrazili zgodę i puścili go w świat. Tak udał się Semko do mistrza Sędziwoja na naukę. Droga do jego samotni była długa i ciężka, ale w końcu dotarł Semko przed jego oblicze. Mistrz Sędziwoj sędziwy był w istocie. Miał długą, białą brodę, spływającą mu aż do stóp, mleczno-białe wąsy i krzaczaste brwi, które Semkowi skojarzyły się z kłębiastymi obłokami, jakie często widywał na niebie. Sędziwoj długo patrzył na chłopca badawczym spojrzeniem, podczas gdy ten wyjaśniał, że ponad wszystko pragnie zostać czytaczem chmur, bo chmury uwielbia i już nawet umie co nieco z nich wyczytać. Kiedy zaś Semko skończył, mistrz rzekł: to, co wydaje ci się, że już umiesz, nie jest nawet kroplą w morzu tego, czego musisz się nauczyć, żeby zostać czytaczem chmur. A czy się do tego nadajesz? O tym przekonamy się za pół roku. I przyjął Semka na próbę. Zaczęły się dla chłopca dni wytężonej pracy. Niestety nie oznaczało to wcale, że mógł teraz całymi dniami bezkarnie obserwować chmury, jak to sobie wcześniej wyobrażał. Patrzenia w niebo było w istocie najmniej.
Za to musiał często patrzeć w grube księgi, z których uczył się o naturze chmur, o symbolice ich kształtów i jeszcze o wielu skomplikowanych i mało zabawnych sprawach. A kiedy nie ślęczał nad opasłymi domami, mistrz Sędziwoj kazał mu dokładnie sprzątać całą samotnię od góry do dołu. Jak ma mi to pomóc zostać czytaczem chmur? Burczał Semko, szorując podłogi i wycierając książki z kurzu. Co to niby ma wspólnego z chmurami? Często więc odkładał miotłę na bok i zamiast sprzątać, podpatrywał mistrza Sędziwoja przy pracy. A ona też była zupełnie inna, niż to sobie chłopiec wyobrażał. Mistrz Sędziwoj wcale nie spędzał dni tylko na patrzeniu w niebo, ale równie dużo czasu, jak nie więcej, spędzał w swoim laboratorium, w którym ciągle sprawdzał coś w starych księgach, mieszał jakieś mikstury i przy pomocy specjalnej maszyny produkował chmury. Okazało się bowiem, o czym wcześniej Semko nie mógł wiedzieć, że po niebie pływały dwa rodzaje chmur. Chmury właściwe, które nosiły w sobie przepowiednie i przestrogi, oraz chmury sygnały, wysyłane przez czytaczy chmur w różne strony świata, informujące innych, co i gdzie wyczytali. I były to właśnie te chmury, które Semkowi kojarzyły się ze zwierzętami, rycerzami czy fantastycznymi historiami. Ich interpretacja wszakże nie była tak dosłowna, jak to sobie wyobrażał, i chmura przypominająca bawiącego się kotka wcale nie musiała oznaczać ani kota, ani dobrej zabawy. Mistrz Sędziwoj często więc musiał w księgach grzebać, aby wszystkie sygnały jak najdokładniej odczytać. I tego Semko wcale mu nie zazdrościł. Ale szalenie podobała mu się obsługa maszyny do chmur. Była ona wielka, ze stali zrobiona, na szczycie miała niewielki lejek i ogromną korbę. Kiedy mistrz Sędziwoj opracował już wszystkie obliczenia i przygotował odpowiednie mikstury, wlewał je do owego lejka. Następnie kręcił zgrzytającą korbą tyle razy, ile mu z jego obliczeń wyszło, i wytwarzał chmury sygnałowe, które potem w odpowiednie kierunki posyłał. Semka strasznie ręce świerzbiły, żeby kiedyś mistrzowi w tym pomóc, choćby korbą pokręcić. Ale ilekroć Sędziwoja o to prosił, zawsze w odpowiedzi słyszał: za wcześnie jeszcze na to, uczniu. Jedno złe obliczenie, jedno błędne zakręcenie korbą i możesz spowodować katastrofę. Po czym zazwyczaj kazał Semkowi wracać do nauki lub do sprzątania. Semko robił, co mu nakazano. Ale czuł, że to szalenie niesprawiedliwe. I tylko czekał na moment, kiedy będzie mógł się wykazać i udowodnić mistrzowi, że jest już gotowy. Jakoż i przed upływem półrocznej próby nadeszła wreszcie upragniona chwila. Mistrz Sędziwoj raz na tydzień robił sobie przerwę od obowiązków i na godzinę opuszczał samotnie, udając się w góry w sobie tylko znanym celu. Semko miał wtedy przykazane, żeby do laboratorium pod żadnym pozorem nie wchodzić. Zazwyczaj posłuszny był temu nakazowi, bo bał się mistrza rozgniewać, ale tym razem ciekawość i chęć sprawdzenia się zwyciężyły. I jak tylko Semko zdobył pewność, że mistrz Sędziwoj jest już daleko i nie wróci, ślizgnął się do laboratorium. Na chwilę przystanął, nieco onieśmielony tym, że jest tu bez wiedzy i zgody mistrza. Ale chwila zaraz minęła i Semko, wiedząc, że nie ma wiele czasu, zabrał się do dzieła. Pozdejmował z półek fiolki pełne różnorakich płynów, poustawiał na stole i zaczął mieszać ze sobą. Płyny mieniły się różnobarwnie, przenikały ze sobą i łączyły, tworząc nieopisane barwy. Semko był jak w transie, tylko zdejmował z półki coraz to nowe płyny i dolewał jedne do drugich. A kiedy miał już przygotowanych chyba ze 20 fiolek z różnokolorowymi miksturami, zabrał się do tworzenia chmur. Najpierw wlewał do lejka zawartość każdej fiolki, a potem kręcił korbą, której zgrzyt brzmiał dla jego uszu niczym najpiękniejsza muzyka.
choć chłopiec musiał się sporo namęczyć, bo korba była zardzewiała i trudno się obracała. Z tego powodu czasem zakręcił nią dwa razy, czasem raz albo pół. Ale za każdym razem z maszyny wylatywały kolorowe chmurki w najróżniejszych przedziwnych kształtach i odpływały po niebie w najróżniejszych kierunkach. Nagle na okno sfrunął czarny kruk. Przysiadł i zaczął głośno krakać. Semko wiedział, że czytacze chmur posługują się również tymi ptakami do przesyłania wiadomości i przeraził się, że jego tajna praca wyszła na jaw. A kruków przybywało. Kiedy już nie mogły pomieścić się na oknie, zaczęły wlatywać do środka laboratorium, obsiadać stół, krzesła i inne sprzęty, a także z głośnym krakaniem śmigać pod powałą. Co gorsza, chmury, które wypływały z maszyny, były coraz dziwniejsze i groźniejsze, a choć Semko przestał już dolewać eliksirów do lejka i kręcić korbką, chmury nadal wyskakiwały jedna po drugiej. Ale tym razem nie odlatywały, tylko zbierały się gęstą warstwą w komnacie tuż nad głową chłopca, a z niektórych zaczęły dobiegać groźne pomruki, a nawet błyski. Wtem drzwi laboratorium otwarły się z hukiem i ukazał się w nich mistrz Sędziwoj. Jego wyraz twarzy był tak groźny, że Semko zmartwiał w jednej chwili. Wszystkie kruki zamknęły dzioby i nawet chmury nieco przybladły. Mistrz omiótł tylko wzrokiem te pobojowisko, jakim stało się jego laboratorium, po czym złapał Semka za kołnierz i bez słowa wyrzucił na korytarz, trzaskając w ślad za nim drzwiami. Kolejną godzinę lub dwie, Semko nie potrafił stwierdzić, ale trwało to bardzo długo, Sędziwoj spędził w laboratorium, z którego dobiegały stuki, puki i głośne syki. Chłopiec cały ten czas spędził na korytarzu pod drzwiami, nie wiedząc, co ma ze sobą począć i bojąc się choćby ruszyć. W końcu mistrz Sędziwoj pokazał się znowu w drzwiach. W rękach trzymał węzełek, który podał Semkowi ze słowami. Na całym świecie wszyscy czytacze chmur wpadli w panikę na widok chmur, które bezmyślnie stworzyłeś. O mały włos, a zapanowałby chaos i wojny. Ale i tak minie jeszcze sporo czasu, zanim uda mi się wszystko naprostować. Przepraszam, mistrzu, odparł Semko ze łzami w oczach. Nie chciałem. Wiem, uciął Sędziwoj. Nie zrobiłeś tego ze złej woli, ale nieposłuszeństwo często obraca się na złe, nawet jeśli tego nie chcemy. Musisz więc ponieść karę. Masz tu siatkę na chmury i ruszaj w świat. Musisz połapać te wszystkie obłoki, które dzisiaj stworzyłeś, żeby już nikogo nie zmyliły i nie doprowadziły do nieszczęścia. A kiedy już tego dokonasz, to wróć. Jego twarz jakby złagodniała. Jeśli nadal zechcesz uczyć się na czytacza chmur, to cię przyjmę. Semko wziął od mistrza węzełek z wdzięcznością, bo bał się, że ten go wyrzuci albo ukaże w jeszcze gorszy sposób i ruszył w świat. 7 lat po nim krążył i chmury zbierał. A choć wszystkich do końca wyzbierać mu się nie udało, to kiedy do samotni w górach powrócił, mistrz Sędziwoj przyjął go na dalszą naukę. Semko zaś już więcej problemów nie stwarzał, bo nauczył się na własnych błędach, że lepiej być posłusznym swojemu mistrzowi, zwłaszcza w tak delikatnej materii jak czytanie chmur. Jeśli więc kiedyś zobaczycie na niebie jakąś dziwną chmurę o niecodziennym kształcie, to może właśnie jedna z tych, których Semkowi złapać się nie udało. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie 20. bajkodziejowej opowieści zrealizowanej w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. A jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca, o których mogłaby powstać kolejna opowieść, to zróbcie ich zdjęcie lub rysunek i przyślijcie na adres bajkodzieje@gmail.com. Nie zapomnijcie dołączyć zgody na ich publikację w internecie, podpisanej przez osobę pełnoletnią.